Dobra, witamy na naszym kanale. Dzisiaj odcinek bardziej o Arlecie. Odcinek, który chcieliście, w sumie czekaliście na niego na kanale. Temat, który wzbudził dosyć duże zainteresowanie, a chodzi o zabieg powiększenia piersi przez Arleta. Tak więc dzisiaj Arleta troszeczkę się wypowie, ja gdzieś tam się wtrącę, bo powiedzmy, że swój jakiś udział w tym miałem poniekąd. No ale możemy tak od początku powiedzieć. Ja może zacznę, jak to od początku wyglądało, ty później dodawaj, co było, jeśli chodzi o operację już samą. To ogólnie pomysł Arleta miała już od kiedy? Od lat, nie? Od dawna, już od bardzo, bardzo dawna. Tylko że zawsze było po prostu powiedziane, że najlepiej taki zabieg zrobić po tym, jak już będziemy mieli ostatnie nasze zaplanowane dziecko. Tak, ja zawsze mówiłam, że po ciąży, nie? No przed ciążą też w sumie można było, ale... Można, no da się to zrobić ja przed ciążą. Ja zawsze chciałam po. Tak, ale ogólnie najlepiej to zrobić, znaczy tak wszyscy też razem, nie? No, najlepiej też zrobić razem. To tak, zrobić no. Taki zabieg po prostu ostatnim dziecku i wtedy już jakby z tym nic się nie powinno dziać. No, tak więc pomysł zrodził się parę ładnych lat temu. To tak gdzieś czasami było odświeżane, nie? Ty tam zawsze gdzieś kopałaś w internecie, jak jakiś twój celebryta YouTube'owy zrobił taki zabieg czy coś, no gdzieś tam pamiętam zawsze oglądałaś i zawsze gdzieś mi się to o uszy obijało, aż wreszcie chyba w tamtym roku? No w tamtym roku. Nie, ty jeszcze w czasie COVID-a myślałaś o zabiegu, pamiętasz? Tak, no. Chciałaś zrobić, Arta chciała zrobić zabieg i ty umawiałaś już wizytę w Polsce, tylko że był COVID, to oni nie chcieli, tak, bo ty byłaś z Wielkiej Brytanii. Tak, nie chcieli no, przyjmować się z zagranicy wtedy nikogo. Wtedy było tak, no szczególnie z Wielkiej Brytanii, bo wtedy w Wielkiej Brytanii niby największe zarażenia, więc nikt nie chciał w ogóle jakby ryzykować. No i wtedy pomysł oczywiście upadł do niedawna. Kiedy ten pomysł znowu ruszył, tak wiesz, kiedy my sobie powiedzieliśmy, że to robimy? No, na początku chyba zeszłego roku jakoś na tak. Na początku zeszłego roku. No w sumie tak, no jak urodziłam Oliwię. Aha, tak, no. No po porodzie, Oliwię, nie? To po już porodzie, wiedziałam, że to już tak, jest w sumie ten czas. Po porodzie nie? Było po prostu mówione, że Arleta chce to zrobić, no i. No też jeszcze karmiłam przez 5 miesięcy, to tak było, tak czekałam, nie? Bo to też trzeba później jak się zakończy karmienie, to też trzeba odczekać ileś czasu. No dokładnie. Ile czasu trzeba odczekać? No chyba z 3 miesiące. No tak więc troszeczkę zatrwało, no i wreszcie Arleta umówiła wizytę we Wrocławiu w jednej z klinik. No i... No ciężko było znaleźć klinikę, bo teraz jest tyle tego normalnie... Jest bardzo dużo, no. Bardzo jak się wejdzie dużo, na internet, to jest tego bardzo dużo. No i jak to wyglądało w pierwszej klinice? Bo ja byłem z Arletą na tych dwóch konsultacjach, tak po prostu, żeby wiedzieć o co chodzi, żeby też jej móc doradzić, no ale to też chciała, żebym był, zawsze to się łatwiej razem no, jakoś... No zawsze jak ktoś... Ktoś doradzi, nie? Innym bokiem zobaczy, nie? No, Arleta ogólnie miała... I tak, poszliśmy do pierwszej kliniki. No i w pierwszej klinice nie pasowało ci... Znaczy, no, poszliśmy na konsultację i ci co nie pasowało? Kilka rzeczy ci nie pasowało. Ogólnie wizyta była taka troszeczkę na odpierdziel. Myśleliśmy, że tam więcej po prostu gościu powie. Ja nawet nie wiedziałem, co oczekiwać, ale na przykład Arleta mówiła, że później na przykład oni mówią, gdzie ten implant będzie wszczepiony, czy pod mięsień i tak dalej. W ogóle tego implanta nam nie pokazał. Nie dał nawet do ręki, ani nie dał do ręki. Kompletnie nic. Taka wizyta, wiecie, za którą płaciłaś wtedy ile? 350. 350 zł i tak naprawdę posiedzieliśmy tam ile? Pół godziny posiedzieliśmy? Co, nie, nawet nie. 15 minut 15 może. Minut? No i ogólnie zostawił nas tak w sumie trochę z niczym, taki niedosyt. No i jeszcze na koniec oczywiście no była też cena. Też ogólnie doktor zaproponował takie całkiem małe implanty. Jak tak, Arlety, on za... Mi się wydawało przynajmniej, że małe, no on może się znał i no... No tak, on zaproponował implanty, ile? 200 coś mililitrów? 200, już nawet nie pamiętam, no 200 coś. A Arleta, ty chciałaś chyba zaczynać od 400, nie? Ty w ogóle no ja nie myślałaś chciałam nawet. Takie, no chciałam takie, no zazwyczaj dużo osób takie właśnie 360. 380. No, a ten takiego. Facet jakby na 200 kilku już skończył i przekonywał, że one będą wystarczające, nie? Tak, no mówił, że będą no wystarczające. I tam jeszcze chodziło też o to, że on chciał zrobić jakby lifting piersi, przez to jednej cena... Jednej piersi, dlatego że ja przez to, że jedną piersią karmiłam dłużej, znaczy więcej, częściej, no ona była troszeczkę bardziej taka, no inny kształt miała. No i po to prostu... tej jednej piersi lift zaproponował, powiedział, że trzeba zrobić lift najpierw piersi jednej i później dopiero implanty dać. No i cena za to wszystko wyszła. 28 tysięcy, no i ta cena by jeszcze nas tak nie bolała, ale to wszystko jak się razem złożyło, że ogólnie, że no 200 coś mililitrów, czyli coś kompletnie o czym nie myślałaś,
On jakby dalej nie chciał w ogóle iść do góry za bardzo, nie? Trzeba było tak próbowaliśmy, ale on tak widać, że nie chciał. A ja mówię, też przecież się z lekarzem nie będę kłóciła, no nie? No właśnie, z lekarzem nie będzie się kłóciła. No i Arleta ogólnie, no i plus, że jeszcze ta wizyta była, następną rzeczą była taka wizyta, była taka na odpierdziel. No i ta cena taka, bo cena ogólnie, my tak około 22 tysięcy. Tak, bo jak ja wcześniej jak sprawdzałam tam, no zanim na tą konsultację poszłam, jaki oni tam mają u siebie cenik mniej więcej, no to tam było chyba od 21 chyba się cenik zaczynał. No, albo no. 22, no jakoś u nich, tak. No. To taka większa klinika z Wrocławia, możemy taka, tylko powiedzieć, tak, nie będziemy mówić żadnej nazwy z żadnej kliniki. Chyba, że ktoś będzie chciał zapytać, w której ostatecznie Arleta zrobiła. W tej, której nie zrobiła, nie będziemy pisać, nie będziemy robić jakiejś antyreklamy, bo może kogoś pokrzywdzimy bez sensu, a może ktoś był mądrzejszy od nas i się okaże na koniec. Nie, tak więc nie będziemy, no tak, no możesz napisać. Nie, no wiesz, na pewno się znają i robią. Nie, na pewno się znają, tylko że mi się, tylko mi się wydaje, że po prostu chyba mają dużo klientów i oni po prostu woleli powiedzieć taką zaporowszą cenę i ogólnie się nie przykładają do tego, bo po prostu klientów mają pod dostatkiem i nie zależało im jakoś specjalnie na tym. Bo tym bardziej, że terminy też były. Tam był właśnie szybki termin. A tam był szybki termin. Bo tam był już na sierpień, początek sierpnia był termin. Ale tam też więcej osób pracuje w tej klinice, więc... Tak, tam jest chyba 4 chirurgów z tego, co tam czytałam. Tak. No i dobra, no i ogólnie wyjechaliśmy stamtąd tacy zniesmaczeni i Arleta wcześniej próbowała się dobić do innej kliniki, ale dlaczego tam ostatecznie nie poszłaś? Bo oni mieli, bo ja chciałam w tym sierpniu, nie? Mi zależało, no bo na urlop jechaliśmy w sierpniu i ja chciałam w tym sierpniu, żeby był termin, a u nich terminy były dopiero na wrzesień, październik. No i ja tą klinikę sobie odpuściłam, ale później jak stamtąd wyszliśmy, no to mówię, dzwonię, bo to akurat był piątek, a oni wiem, że w piątki mają wizyty. Tak. Wyjeżdżaliśmy w Wrocławia i Arleta postanowiła po prostu zadzwonić w ostatniej chwili. I zadzwoniłam i tam właśnie taka miła pani odebrała i mówi, no to zawracajcie, przyjeżdżajcie, bo akurat ktoś na wizytę nie przyjechał. I takim fuksem w jednym dniu miałam dwie konsultacje. Tam pojechaliśmy na tą wizytę w sumie, nie? No i tam właśnie było już tak jak powinno, nie? Tak, no usiedliśmy, doktor dał, te implanty dał taki stanik, ala stanik taki, na którego te implanty się włożyło, żeby mogła sobie chwilę pochodzić, tak. Różne rozmiary, dał do ręki, pokazał taki rozmiar, ogólnie tak, no i dłużej, nie? I wiesz, i tam ogólnie on zaczął chyba od 300 coś mililitrów? Tak. No to ty tam to zwiększyłaś. Tak, ja chciałam troszeczkę większą, to się pytałam, nie, co doktor myśli, czy takie, jak ja myślę, ale czy on nie miał okay. Takich przeciwko, nie? On nie miał. Nie był przeciwko, właśnie, powiedział, że tak, no tak. Wiesz, zmierzył mnie i tak dalej, to wszystko pomierzył, więc też wiedział. Tak, właśnie, on też cię całą porysował, nie? Tam w ogóle tego nie było w tej pierwszej, że on w ogóle jakby, no niby zobaczył, ale nie zrobił nic takiego... wiesz, ten, nie? A ten porysował sobie już te kreski, no tak, tak jak przed zabiegiem. Wiedzieć, na pewno wiedział tam, jaki max może mi dać, nie? No i to już tak nam dawało, że widać, że było, ta wizyta po prostu inaczej przebiegała. No i ten rozmiar ci pasował po prostu, nie? Że, no i tak, no. Że ten. No i czekaj, jak to było? Kiedy tam byliśmy? Na tej konsultacji? Tak. Termin dostałaś? Jak to było? Czekaj, to był sierpień. A ty dostałaś na wrzesień? Na 12 września miałam. Nie, to nie był sierpień. To był czerwiec. Tak. Czerwiec, no pewnie czerwiec. Bo to nie było no tak, aż tak krótko. W czerwcu byliśmy na sierpień 12, czy 14 sierpnia? Miałaś wyznaczoną wizytę? Na operację? 12 września. 12 sierpnia wizyta na operację, do tego trzeba było zrobić badania. Września. Do tego były badania. Jakie tam badania, powiedz, były do zrobienia? No badania, no to takie, no wiadomo, USG piersi. I to powiedz właśnie, bo tam było 2 badania, można było zrobić wcześniej, a resztę. No to właśnie te USG piersi i te EKG, dobrze mówię? Serca? Chyba tak. No to tak, to te badania można było sobie już pół roku wcześniej zrobić, bo one były ważne pół roku. Więc ja je sobie zrobiłam w sierpniu, jak byliśmy w Polsce, to sobie je zrobiłam w Polsce, no a resztę badań musiałam tutaj zrobić. To już takie z krwi, grupa krwi. Powiedz, jaka była różnica, bo chciałaś je zrobić. Nie, ty je ostatecznie nie zrobiłaś w Anglii, tak? No te resztę badań zrobiłam tutaj. I różnica w cenie jaka była? Tak no. Po łebkach tylko powiedz, bo to było przepaść. No, tak, na przykład za grupę krwi zapłaciłam 50 funtów. Czyli 250 zł. A w Polsce grupa krwi, nie wiem, 40-50 zł, chyba no, coś takiego jak różnica jest duża. I tam na kilku no innych badaniach... No i morfologia krwi, nie? No to w Polsce no to już w ogóle chyba około 20 zł kosztuje. No, tu zapłaciłam 45 funtów. I 200 no i ponad. Układ krzepnięcia krwi. Tam jakieś 2 takie te były. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, ale no ogólnie no, układ krzepnięcia. No to w Polsce to chyba coś koło 40 zł. A tutaj 85 funtów. No, no to tu łącznie przebitka mi straszna. Wyszło strasznie. Tam, no czyli łącznie ile zadałaś tutaj za ten? Za badania? Tak. No to ile? Tam będzie chyba koło 160, tak? Dobrze liczę? Nie wiem.
No powiedzmy, 160 funtów mówisz. Coś takiego. No, no to gdzieś tyle wyszło. No i aha, no i tam wycena ogólnie, ile, jaką wycenę dostałaś u tego lekarza, którego wybrałaś? Bo tego drugiego ogólnie ostatecznie wybraliśmy. Tak, no ale właśnie, ten drugi lekarz, chirurg, no to on, ile to było? 21 tysięcy. 21 tysięcy. I implanty, wielkość implantów to jest w mililitrach, nie, to tak samo w mililitrach, ale tam w gramach też mówię, że to samo wychodzi, tak? No bo to samo, no. Nie, tak. To nie jest to samo. No to nie jest to samo, ale no tak. W mililitrach. I ile było mililitrów ostatecznie? Ja ostatecznie wybrałam 425. Też później miałam taki moment, że chciałam 455, ale no ale doktor... Powiedział, no tak, że będą no, odradził. Już powiedział, że do mojej budowy i tak dalej, że już będą za duże, więc no wiesz, sobie go posłuchałam i w sumie ostatecznie no, mi się daje, że dobra, chyba dobrze zrobiłam. No, bo to wiecie, nic fajnego jak idziesz spać, a może się rano nie budzić, bo dziecki na to trwają. Tak więc może i lepiej. No tak, ale co też jeszcze właśnie trzeba dodać, że właśnie ten drugi chirurg powiedział, że nie trzeba tego liftu robić, nie? Co ten pierwszy właśnie, zaproponował? Tak, no właśnie, on nie robi tego liftu, tylko on zaproponował wyrównanie wielkości piersi implantami, czyli jeden implant większy, drugi mniejszy, ale ostatecznie i tak zrobił dwa takie same implanty. Tylko, że po prostu pozabiegł je pod podczepie jakimiś taśmami. Tak, jakimiś tam i to po podobno ma się wyrównać. No, zobaczymy, jaki będzie efekt ostateczny, no bo teraz jesteś ile? Dwa tygodnie po zabiegu. A dopiero 6 tygodni pomoże zacząć ćwiczyć i tak dalej. I, no coś tam delikatnie. I po trzech tak, miesiącach nie? od zabiegu jest chyba ostateczny efekt. Tak, no. Który widać. Znaczy, no tak. 3 miesiące to takie co najmniej trzeba na taki efekt, nie? Efekt co najmniej, bo implanty się długo układają, 3 miesiące, pół roku, czasami do roku czasu nawet mogą się układać, no, więc. No to faktycznie. Więc na razie to co mam teraz, a. No i ogólnie na zabieg Areta poleciała sama, ja zostałem z Wiktorem, tak jak widzieliście już na filmach na kanale, ja zostałem z Wiktorem, żeby Wiktor po prostu uczęszczał dalej do szkoły, a Areta poleciała z Oliwką. Tak. No i w sumie twój urlop też, to nie? Tak, i mój urlop, ja już nie miałem urlopu i Areta po prostu poleciała z Oliwką, a Oliwka była u teściowej po prostu. Tak, moja mama się zajęła Oliwką. No i teraz powiedz, jak to wyglądało jeszcze po zabiegu, ale chyba nam Oliwka płacze. Chwila. No i wracamy do was, już teraz troszeczkę w innej scenarii, musieliśmy wejść do środka, bo mała nam tutaj szalała, więc nagraliśmy coś, ale musimy nagrywać od nowa. Mniejsza o to, teraz jak to wyglądało od zabiegu do po zabiegu, do teraz tak naprawdę, czyli zabieg, zostajesz na noc w szpitalu? Tak, w klinice na jedną dobę się zostaje, na drugi dzień chirurg wyciąga ten drenaże. No i co? I w sumie po 13 już był wypis, tak naprawdę można było iść do domu. Na drugi dzień trzeba się wstawić na kontrolę. Ja sobie ten jeden dzień w sumie nie wracałam do domu, jak mnie wypisali, tylko poszłam sobie do hotelu. Jakieś tam takie najbliższe kliniki znalazłam, po to, żeby nie wracać do domu i kolejny dzień wracać. Tym bardziej, że byłam sama bez Adama, tak zawsze ty gdzieś kierujesz, a tak musiał mnie ktoś wozić. A to w sumie ja miałam zabieg w piątek. No to też ktoś by musiał po mnie przyjechać i tak dalej, bo ja po Polsce, nie wiem, nie umiem, boję się siedzieć. No tak, tak czy inaczej, tak, no ten i po tygodniu miałaś wizytę, która stała pod wielkim znakiem zapytania, to znaczy wizyty były odwołane, ale chyba przez to, że była powódź we Wrocławiu. Przez to, że ty podałaś zagraniczny numer, to chyba nikt się z tobą nie skontaktował i Areta jak poszła... Ale właśnie ja nie wiem dlaczego, bo wcześniej jak dzwonili, to... Odbierałam normalnie, przecież ta... To oni się machnęli po prostu. Ale niby wiadomości wysłali, bo tak, no w piątek miałam mieć tą kontrolę. No i ja na nią pojechałam. No bo pociągi, ja po sumie pociągiem jechałam, no to pociągi jeszcze jeździły i tak dalej, więc pojechałam na tą kontrolę. Przyjechałam tam. No i w sumie akurat miałam szczęście, bo sprzątaczka była w środku. No i ona mówi do mnie, że... Ja mówię, że miałam wizytę tu na 13. A ona mówi, że przecież wszystkie wizyty są odwołane. No. A ja mówię, że ja nic nie dostałam, żadnej informacji ani nic. No i tam zadzwonili do tej sekretarki. No i ona mówi, że wysłała mi wiadomość, ale ja mówię, że żadnej wiadomości nie dostałam. No ale zadzwonili po doktora. No i doktor przyjechał. Specjalnie do mnie. No ale to ile, bo to tylko w sumie ściągnięcie, tam zmienienie tych plastrów, takich tych opatrunków. I co, przeciwbólowe przez kilka dni? Antybiotyk dostałam na 5 dni. Przeciwbólowe? I jeszcze chciałaś powiedzieć o tym, nie? Jakie to są implanty? A tak, no bo wcześniej właśnie dodałam, że ja miałam implant, wybrałam okrągły.
bo wiem, że niektórzy wybierają implanty anatomiczne, ale ja w sumie też zastanawiałam się w sumie nad tym, ale ostatecznie wybrałam implant okrągły. No, i tyle chyba w sumie, nie? Mhm. Tak naprawdę, jeżeli chcecie zadać jakieś pytania. No i w niedzielę w sumie już wracałam. Tak. No i też nie było tak źle, no bo Areta ogólnie, no ty do tego Wrocławia pojechałaś pociągiem i nie byłaś jakaś taka bolała, że nie byłaś nic w stanie zrobić, nie? No też te przeciwbólowe, nie? Dużo jednak dawały, bo tam dostałam takie silne na mogła się na poruszać. Teraz oczywiście nosi ten stanik taki uciskowy, ale ogólnie nie ma takiego bólu jakiegoś, ogólnie tak no funkcjonujesz, nie ma, że... Funkcjonuje, wiesz, boli, no jeszcze biorę przeciwbólowe, ale już tak coraz mniej ich biorę. Już tych silnych takich nie biorę, co na receptę były, tylko już taki bardziej jakiś paracetamol, coś tam. Ale to tak staram się już to rzadko brać. Mhm. Dzisiaj w sumie nie wzięłam tabletki. Wczoraj wzięłam, już tak trochę gorzej czułam, ale dzisiaj nie wzięłam. No i tak jest w sumie okej. No boli, jeszcze gdzieś się ręce podnosi czy coś, to jeszcze gdzieś tam... No i to bardziej z małą, no to no i spanie, najgorsze to jest w sumie spanie na plecach trzeba dla mnie. Zawsze na plecach. Bo chyba przez około 3 miesiące trzeba spać na plecach. A ja nienawidzę spać na plecach. Pierwszy tydzień to w sumie spałam tak na posiedząco, bo jak miałam za płasko, to ciężko było mi wstać. No tak, mama tu teraz gada, wiesz? No i tak to wyglądało w sumie. No, to chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, co powiedzieliśmy. Jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu zbiorczo napiszcie pod filmem. Mhm. I po prostu dogramy jeszcze jakiś odcinek do takich, którzy chcą coś wiedzieć, bo wiemy, że dużo ludzi szuka w internecie. Wiedzieć. I chcę wiedzieć coś na ten temat, bo Areta tak samo robiła na początku, nie? Ty tak naprawdę YouTube'a całego przeryłaś, żeby posłuchać tych ludzi, co mają do powiedzenia. I angielskiego, no i polskiego, i wszystko, co tam wynajdowałam, to wszystko w sobie mnie ciekawiło. Zabieg też nie był zrobiony w Anglii, bo jest drogi, dużo droższy. W Polsce jest, no, jest w miarę tani, w Turcji jest jeszcze tańszy, ale... Znaczy ogólnie, powiem ci, że myślałam, że w Polsce będzie trochę taniej. No, bo one idą do góry, nie? Bo jak na przykład oglądałam takie filmiki dziewczyn, które robiły, nie wiem, tam powiedzmy 5 lat czy 4 lata temu, no to za takie operacje płaciły 15-16 tysięcy i ja się chyba tak zatrzymałam, że tak myślałam, że to tak będzie, wiesz, tak, ale no ja to... widziałem jakiś wykres, jak rośnie liczba tych operacji takich, no to jest masakra, nie? No to co roku tam, wiesz, kilka procent więcej tych operacji się wykonuje. No coraz więcej ludzi jakby to robi. W Turcji bym miała jeszcze taniej. W Turcji byłoby taniej, ale w Turcji jest ten problem, że nie mielibyśmy gdzie oliwki zostawić, tak naprawdę. Nie? No właśnie, bo to już ktoś musiałby cały tydzień, nie? A różnica w cenie nie jest aż tak duża, żeby to musiałoby, nie wiem, za ile być, ale znowu też człowiek się boi takich tanich. Jak już nawet szukaliśmy, ty szukałaś tego, tej kliniki, to też ten najtańszy od razu tak naprawdę nawet nie brałaś pod uwagę za bardzo, nie? No bo te najtańsze, no to było takie, wiecie, strach. Od razu człowiek myśli sobie, co jest nie tak. No właśnie, to jest to bez... Jak... My wiedzieliśmy, w jakiej one są cenie i po prostu szukałaś, żeby to było w takich widełkach, nie? Żeby to nie było najdroższe, żeby to nie było najtańsze. No i to chyba wszystko, nie? Teraz już tak mi się wydaje. Dobra, to zadawajcie pytania, jeżeli jakieś macie pod filmem i zbiorczo odpowiemy po prostu w kolejnym filmie, jeżeli tych pytań będzie wystarczająco dużo. Subskrybujcie kanał, zostawcie coś po sobie. Do zobaczenia. Cześć.